Witajcie moi kochani, oglądacie czwarty odcinek Zagrajmy w Max Payne 3. Na wstępie pozdrawiam Filipa Bernackiego, który mnie bardzo prosił, jeden z moich facebookowiczów, że tak powiem. Najlepszego chłopie. Wie, chciałeś, żebym cię pozdrowił i złożył ci życzenia? Proszę bardzo. No, dla tych, co nie wiedzą, tak, mam stronę na Facebooku. I jak widzicie, zaczęliśmy w dosyć fajnym miejscu. No, dawać gnoje. Mam strzelbę i nie zawaham się jej użyć. Stamtąd się próbuję wydobyć. Jeszcze żyje. Dobra. Nie mamy środków przeciwbólowych, także jesteśmy w lekkiej dupie. Dobra, trafiłem. Idealnie. Gunfire over Wszyscy. Hoboken. Felt strange to be at the center of it again. The target, that is. Like an old comedian hearing one last round of applause. Dobra, teraz będzie ciekawie. Trzeba będzie starać się ostrzelać wszystkich. Dobra. No Max, wyciągaj pistolet i jedziemy. O, zabiłem wszystkich. Nie, no tutaj akurat jest wymagane zabicie wszystkich, bo inaczej, jeżeli jeden przeżyje, to można zginąć i to bardzo łatwo. Dobra, Raul już wycina znowu do przodu. Zmieniamy na pistolet maszynowy, znaczy na karabin? I don't feel like it. Dobra, oberwał. Dobra, dajcie mi pistolet. Um,
Dobra, nie wiem czemu strzelałem w gościa. A, teraz zginął. Widocznie, może mi się wydawało, że strzelam w niego. Dobra, oberwał. Nawet mi idzie, powiem szczerze. Dobra, kałacha biorę. Co, Raul? Czekasz na mnie? Miło. What? Że niby jak? Kto? Co? Kuźwa, nie... No nie! Please, no! Nie mówcie mi! Guessing the stairs wouldn't take us to the pen. Fuck! But they were worth the shot. Fancy seeing you here. Dobra. Kurde, ale czemu straciłem kałacha? No i bez jaj, teraz nikt nie ma. Bullshit. No nie, znowu się zgliczuje. No nie. W którą stronę? Tutaj. No tak, tak, tak. Sorry, ale tutaj jeszcze mam przez koło siebie kota mojego, małego. I trochę wymaga pogłaskania. No bez jaj. Jak on mnie trafił? Byłem w ruchu. Tak jak gra zaleca. Dobra. Jeszcze zginę z dwa razy pewnie, to dostanę środki przeciwbólowe bonusowe. Nawet nie wiem, kto mnie teraz trafił. Już? Jeszcze nie.
Nie ma tu środków przeciwbólowych, serio? Ja pierdolę. Kto mnie zaraz niby trafił? A teraz dostanę. Dobra, trochę amunicji. O, tam mogłem to wysadzić. Widzę tam gnoi się kręcą, ale nie mam jak ich zdjąć na razie. Dobra, jeden. No i ostatni. No, nareszcie, kałach. Ma ktoś amunicję do niego? No pewnie, że nie ma, bo po co, nie? Ładujmy resztę naboi. Dobra, wyrzućmy tego kałacha. Ten pedał ostatni się schował. Może nie ostatni. Nie wiedziałem, że ta cutscenka może się odpalić nawet wtedy, jak mój towarzysz zabije ostatniego. Nieźle. Człowiek, widzę, uczy się co chwila nowych rzeczy. No i w tym momencie wszystko doszło do tego, że Max postanowił uciekać. Zresztą nie miał większego wyboru. Our little party at the stadium. They were a group of paramilitaries.
Czyli wiemy, że to grupa paramilitarna? Znaczy, no pamiętam, ale nie pamiętam nazwy. Jak oni się nazywali? Jestem dosłownie za głupi, nie pamiętam jej. No i tyle by było w tym temacie, nie? Przepraszam. Jeśli to słyszeliście... Wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we're private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. So that was it. Dobrze ci to mówić, Raul. Ale to nie jest aż tak dobrze. Me, I've been stuck in the past so long I'd forgotten what year it was. Max, quit your daydreaming. Sit. It's over there. I'm gonna cut the engine. Light in. Don't go anywhere. Dobra, no to jeszcze kawałek tego levelu, no i będziemy kończyć, nie? Tutaj chyba też wszystko zebrałem, więc nie będzie czego tutaj szukać już. Zresztą zaraz zobaczę. Złoty pistolet z tłumikiem, nice. Normalnie, człowiek ze złotym pistoletem. Tak, złoty, złota mikrodziewiątka i LKM. No i wszystkie wskazówki. No to dobra. A lecimy przed siebie. But like Passos, it brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack. Fabiana wasn't around here, then at least someone that knew where she was had to be. W tę stronę? Nie. Trochę nie pamiętam już tego poziomu, bo to jest taki dosyć rozległy etap. Here I was, some hopped up gringo a long way from home, making trouble. Niby Max ma teraz kamizelkę kuloodporną czy sprawę, ale to niestety nie będzie mnie aż tak chronić. Previous lives that have been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. Stara dobra. Reakcja z odstrzeleniem kłódki. I had no idea what lay ahead. And as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. Dobra. I dalej przed siebie, na razie nic się nie dzieje. Dobra, i cutscenka. Dobra, od tego momentu zacznie się fajnie. Boże, znowu portugalski, znowu nie rozumiem. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Wielki szef, tak? Somewhere further ahead. Dobra, pistolet gotowy, mogę zaraz się z nimi zabawić. Jedźcie zdrowo.
Dobra, zabiłem ich, tracąc przy tym już pierwszy środek przeciwbólowy. Wezmę sobie jeszcze drugi. Zaraz zresztą pewnie znajdę następne. Dobra. I'd seen enough to know that Fabiano was at least alive, if not exactly well. W niezłym stanie jest, na pewno psychicznym, beznadziejnym. Dobra, nadchodzą, widzę następni. CS, który chciałem cię załatwić. Dani już nie żyje, panie. Zobaczmy, czy mogę ich przeczekać. Kurna, niektórzy to wiedzą, kiedy się odezwać. Załatwiłem go na pewno. Na pewno. Dobra, tu jest zamknięte, nic stąd nie wyciągnę. Mikrus? Nie, nie biorę. Nie biorę cię. Nie biorę. Ja sobie tego na razie. Kurde, naprawdę, tych cutscenek w tej części to jest... Trafiłem go, ale nie mam już środków. Nie chciałem tego, to chciałem. Dobra. Tak już wiedzą, że tu jestem, więc nie muszę się bawić w skradanie. No wiem, że tam jesteś. Dobra, trochę bullet time zyskałem. Zdrowia zostało mało. Thank you.
Okej, przeżyłem to cudem. Cześć, jak się wyłączy dodatkowe akcesoria? Znaczy w sensie latarkę i te sprawy. Może mi się uda zobaczyć. Aha, selectem. Dobra. Tak mówię, po prawdzie latarka to mi nie jest potrzebna. No bo tu jest praktycznie wszystko widoczne. Dobra. Mógłbym odpalić telewizor i sprawdzić sobie kamerę, ale jak widzicie nie ma już voiceoverów, czyli tak jak mówiłem. Nie ma więcej środków? Nie. Dobra, trudno. She was on the move. If they'd finally decided to kill her, I wasn't doing anything to persuade them otherwise. Przeładujmy kałacha, bo się przyda. No, oczywiście, Max musi zmienić automatycznie broń na pistolet, nie? Tutaj też jest osiągnięcie, znaczy trofeum, które zdobyłem. Też trzeba zabić wszystkich, zanim uderzy się o ziemię. Dobra, załatwiamy. Super, i kolejne środki przeciwbólowe. I ładne ścieżki. Kij zdjęcia i wszystko. Fajnie, nie? Przeładowany jestem, no a naboi mam max. A i muszę iść nacisnąć przycisk. Dobra, ile? No jeszcze. Kurna, myślałem, że mnie to nie zabije. Dobra, jeszcze jedna próba.
kurna, nacisnąłem ponownie kwadrat i nie chciał się schować, no. Nie radzę. Zastanawiam się, jakaś inna. Chyba inna. Można by z niej spróbować trochę postrzelać. Dobra, tu nic nie ma, więc muszę iść na górę. Tutaj ten moment też był trudny, pamiętam jak za pierwszym razem tu przychodziłem. Wsadzę to? Tak, udało się. Dobrze mi idzie. No już, już. No zaobserwowany przez chwilę kotem i już. Oj, cicho już bądź. Środki przeciwbólowe za chwilę gdzieś zdobędę tutaj. No, mówię, nagram teraz trochę dłuższy odcinek, jednak nie będę gdzieś dwóch robił. Zrobię jeden, taki większy. Już o parę minut. Tu powinny być środki przeciwbólowe i są. No, teraz trzeba się przez doki przedrzeć. Step behind ever since I got to this country. Maybe a few years before that as well. Dobra. Spróbuję się przedać przez doki. Jak mi się nie uda, to będziemy to kontynuować w następnym odcinku. Zmienię broń, bo nie będę się tu przedzierał z pistoletem. Trafiłem go.
Ludzie, złoci, ratujcie mnie, bo ten kot mnie zaraz wykończy. Dobra, nie przedrę się przez te doki, bo ktoś mnie ciągle rozprasza. Także więc ja kończę ten odcinek, moi kochani. W tym miejscu. Zobaczymy się w następnym odcinku, który będzie, no, prawdopodobnie jutro, jeżeli znajdę chwilkę czasu po południu i po pracy, więc dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia. Cześć.